Siła oddziaływania sztuki Stanisława Wyspiańskiego wciąż jest odczuwalna wśród artystów. Dowodem na to jest wystawa prezentowana w Biurze Wystaw Artystycznych. Prezentowane jest tutaj 50 prac inspirowanych różnymi dziełami legendarnego twórcy młodej Polski. Duch Wyspiańskiego jest obecny w tej wystawie i w pracach prezentowanych tutaj przez 29 artystów, którzy brali udział w takim międzynarodowym przedsięwzięciu zorganizowanym przez BWA Galerię Zamojską. Stanowią one pokłosie pewnego pleneru. W głównej mierze są to prace stworzone na papierze, przy czym ci poszczególni artyści poruszają się w różnych mediach, zarówno malarskim, rysunkowym, także komputer tutaj w niektórych przypadkach posłużył do stworzenia prac. Stworzyło je 29 artystów, którzy brali udział w międzynarodowym plenerze zorganizowanym przez BWA w Zamościu. To zaprzyjaźniona z Ostrowcem Galeria Sztuki. Nazwisko Wyspiańskiego przyciągnęło wielu mieszkańców Ostrowca, ale także okolic. Byłam w Krakowie na dużej wystawie w Narodowym, ale to robi wrażenie, bo to jest naśladowanie Wyspiańskiego bardzo dla mnie ciekawa i taka, no powiedzmy, oryginalna i bardzo nawiązująca do Wyspiańskiego. Wydaje mi się, że jest bardzo dużo nawiązań do linii secesyjnej, która była u Wyspiańskiego w twórczości jego charakterystyczna. Jest też dużo kwiatów. Tam jest tematyka dzieci, którą Wyspiański lubi podejmować w swoich pracach. Wystawa została zorganizowana w związku ze 150. rocznicą urodzin Stanisława Wyspiańskiego i w tym roku rozpoczyna współpracę z BWA w Zamościu. Malarz, grafik, dramaturg, poeta, reżyser, scenograf. Zajmował się również architekturą budowlaną, architekturą wnętrz. Robił witraże, był absolutnie wszechstronny. A świętowanie urodzin Wyspiańskiego w Ostrowcu to jedna z pierwszych reakcji w Polsce na tę rocznicę. A podczas wernisażu zostały wręczone także nagrody dla artystów amatorów, którzy swoje prace wystawiali w ramach przeglądu sztuki nieprofesjonalnej. Chcę wyróżnić wyjątkowego człowieka, który oddał się pasji od ponad 30 lat. Jego prace charakteryzują się taką inspiracją w naturze. Pan Krzysztof Witkowski, zapraszamy serdecznie. Obrazy z kolekcji Stanisław Wyspiański, legenda młodej Polski, będzie można oglądać do połowy marca w ostrowieckim BWA.